To nie radio, to FM Eurokondzita Barbie Baby Strum Extra. Światełko nadziei, czerwone światełko nadziei. Proszę Państwa, że jutro może będzie lepiej, że ta partia PiS może coś zmieni. Tak ludzie się łudzili, że wiecie Państwo, że odwalą te firmy pożyczkowe, Proficredyt, tak to finanse, AASA i inne skaczące i zmieniające się ceny, proszę Państwa, gdy człowiek cyfrowy, gdy właśnie. Czy udało się, proszę Państwa, już wszystko do końca zrobić? Diabłu nie. Diabeł coś jeszcze wymyśli, bo wymyślił, proszę Państwa, internet. Komputer to był wcześniej. Internet. I teraz, proszę Państwa, i bankowość elektroniczna. Ale internet to też telefon. Zmień swój telefon. W telefonie zainstaluj, umieść bank swój. I tak diabeł sobie poczyna. A tutaj, gdzie za tym kioskiem, tam przy ulicy, proszę Państwa, Grochowskiej, stoi dom Słowa Bożego, bo tak jest napisane. To co on ma wspólnego z tym Słowem Bożym? To raczej tyle, co na przykład katolicy dzisiejsi z chrystianizmem, ponieważ wiemy dokładnie, że to z III-IV wieku pochodzi i ten krzyż z 312 roku, gdzie Konstantyn Wielki miał widzenie krzyża. W tym znaku zwyciężysz, w tym znaku zwyciężysz, proszę Państwa. I co? I nawrócił się dopiero w sensie, że no, po katolicku ochrzcił się, dał się ochrzcić pod koniec swojego życia, pewnie ze strachu i ze względu na przyzwoitość, że wypadałoby umierać, będąc ochrzczonym. No to Konstantyn Wielki przyjął chrzest na łożu śmierci. Radio to FM, Eurokondzita, Barbie Baby, Langstrom Extra. To właśnie tutaj to rondo wiatraczne, stare budynki, stare, proszę Państwa, domy, stare, ale tu mamy euro na tym bloku napisane, prawda? Euro, bo jesteśmy w Europie, proszę Państwa. I to w Europie tak palili Husa, spalili Husa, palili Biblię, tysiące, miliony egzemplarzy biblijnych zostało spalonych. Także jesteśmy tutaj na ulicy, proszę Państwa, Grochowskiej. Dwa przystanki będziemy, proszę Państwa, zaraz na placu Szembeka i zapraszam na Wigilię, już taką tradycyjną na placu Szembeka, gdzie Praga Południe będzie to organizowała i nasza kierowniczka pani Wasiak będzie organizowała Wigilię tu na Pradze Południe, na placu Szembeka, na Pradze Południe, na placu Szembeka, gdzie jest Kościół katolicki. Już nie Matki Boskiej Zwycięskiej, ale Kościół, no bo dzisiaj też zaliczyłyśmy, kręcąc się tak po Warszawie, proszę Państwa, przez Poleczki Centralny i 160 i Wileński, proszę Państwa, że wszędzie, jak nie Grochowska, to Praga Południe, jak nie Praga Południe, to Praga Północ. Zauważyłyśmy, proszę Państwa, już taką nerwowość i wszędzie choinka już stoi świąteczną. Stary tramwaj jedzie, Państwo, zobaczą. Stary tramwaj i jeden i drugi stary tramwaj. Stara wiara, stary papież, stary tramwaj. Jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskim i Krakowem.